Jest tutaj kawa, wiecie, kawa z tego kota, który po prostu najpierw je tą kawę, później ją wydala i z tej kupy robiona jest kawa. I tą kawę tutaj podają za... Jak co piątek jesteśmy na markecie, niedaleko domu, bo jest pożyka na żywo, dużo znajomych. Mogę się namówić Lindę na lokalne lody. Maybe. Coconut ice cream? Coconut milk ice cream. Ale pycha. 30 bat zapłaciliśmy za te dwa. Czyli 3,50 czy 60. No. Aleks niestety prześpi. No tak to wygląda, zobaczcie. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Mamy piękny dzień, przyjechaliśmy na Nine Harbor Beach. Dzisiaj popływaliśmy sobie na kajcie 3 godzinki i stwierdziłem, że po kajcie wpadniemy sobie tutaj na plażę coś zjeść i może posurfuję, bo wziąłem ze sobą surfing, ale zupełnie nie ma tutaj żadnej fali. Okej, właśnie Linda mi powiedziała, żebym tutaj na plaży nie jadł, tylko żebyśmy pojechali do Central, bo w Central będą zakupy i że tam będę mógł sobie kupić jedzonko, które się będzie zaczynać od 25 bat razem z tą promocyjką covidową. Super cena! Super cena! Yes! Więc tak mnie dziewczyny namawiają tutaj, żebym jechał z nimi na zakupy. Czyli zamiast jeść tutaj w takim pięknym miejscu, słuchajcie, tak jak ludzie tam pod drzewkiem i tak jak tutaj inni, zobaczcie, piknikują, to pojedziemy do centrum handlowego. No ale czego się nie robi, żeby żona była zadowolona. Chcę wam tylko pokazać kawałek mojej ulubionej plaży na Phuket. To jest moja ulubiona plaża, ponieważ można tutaj surfować i często wchodzi naprawdę fajny swell. Macie tutaj ratowników, macie tutaj wypożyczalnie desek surfingowych, więc jeżeli chcecie poserwować, nie macie deski, to na pewno możecie się zgłosić do tych panów, nawet wam pomogą. I tam, zobaczcie, pokażę wam palcem. Tam o, przy skałach jest dość niebezpiecznie, więc tam nie pływajcie, ale tam pływają profesjonaliści na surfingu. Bo jest tam najlepsza fala, to na nich się nie wzorujcie, tylko popatrzcie sobie, gdzie są takie flagi swim here i tam sobie z deską pójdźcie popróbować. Zobaczcie, jak pięknie, zobaczcie, ile katamaranów i łodzi, no. Jest mega super. I jeszcze, słuchajcie, to jest Nine Harbor Beach, tam przed plażą gdzieś są fajne świątynie, może prześwitują świątynie, akurat to nie dla mnie atrakcja, ale może wam jakiegoś dnia pokażę. Ale generalnie, jeżeli pojedziecie dalej tam wzdłuż, zobaczcie, jakbyście kierowali się do tego hotelu i ich prywatną drogą przejedziecie dalej, miniecie ten hotel i pojedziecie tam za górkę, to tam jest najlepsze miejsce do snorkelingu, czyli nurkowania z maską, bo woda jest mega spokojna, mega czysta i przy samym brzegu macie wielkie rybki. Więc jeżeli będziecie na południu Phuket, a nawet jeżeli nie jesteście na południu Phuket, to warto przyjechać sobie, zobaczcie, tą wielką piaszczystą plażę odwiedzić. Jest przepięknie. Jest niedziela, trochę mało ludzi, ale to tylko dodaje uroku. Cześć, this is Thailand. Jesteśmy w Three Monkeys Restaurant. Pokażę wam szybką wrzutkę, jak ona wygląda. Tam macie zjeżdżalnię na linię, możecie się wspiąć, poglądać sobie widoki. Ale powiem wam szczerze, że średnia restauracja, bo ja już jestem przyzwyczajony.
bo widok nie jest jakiś specjalny. Te u góry nawet fajnie się siedzi, ale ceny są wysokie. Jedyna rzecz, którą zauważyłem tutaj, którą chciałbym spróbować, ale niestety rum z herbatką o smaku kwiatu, tylko nie pamiętam jakiego, wygrała, zaraz wam powiem. Jest tutaj kawa, wiecie, kawa z tego kota, który po prostu najpierw je tą kawę, później ją wydala i z tej kupy robiona jest kawa. I tą kawę tutaj podają za 600 bat, czyli jakieś 70 zł, 72 zł. No i trochę za drogo, bo za tę samą cenę będę miał 2 albo 3 drinki. Oczywiście wezmę sobie tylko jednego, a tutaj zobaczcie jaki jest widok, no. Na Phuket. Moim zdaniem, no dobra, ten widok jest spoko, ale tam dalej już no nic specjalnego. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie, tutaj ludzie siedzą, o, na siedząco w restauracji. Okej. Tutaj z widoczkiem. No i tu jest fajny. Na siatach. Dobra, przejdziemy dalej. Tu są małpki. O, a my siedzimy tam. Wziąłem sobie drink z herbatą chryzantemy. Chryzantemy złociste, pół litrówce poczystej. A tak, i dwa rumy. Spicy rum i jakiś jeszcze inny rum. W takim fajnym bambasowym opakowaniu, więc zrobimy i zobaczymy. Yes. Okej. Dobra, to jest ten mój chryzantemowy drink. Zaraz zobaczymy. A, to jest dobra. Przepyszny rumik. Praktycznie go nie czuć, czuć tą herbatkę, ale jest przepyszny. Taką herbatkę dla dzieci, no. Zobaczcie, kawa, później luwak, później wiadomo co. I tak się robi kawkę. I tutaj jest cena 600 bat. I powiem wam, że jak się odkuję te wszystkie swoje interesy, które niestety nie wyszły, to przyjadę tutaj, spróbuję tą kawkę i dam wam znać, jak smakuje. Trzymankis. Super spicy. Yeah. No i to jest chyba pierwsze miejsce, którego nie polecam. Niedobre jedzenie. Squidy wydawały się niedogotowane, cokolwiek. Mieliśmy, żeby sobie to wszystko dosmażyć. Jest drogo, niesmacznie i średnio ładnie. Chociaż jedzenie wyglądało ładnie. To chyba tyle. Zobaczcie, trochę polskiego smaku. Tak, kiełbaski i ziemniaczek. Kiełbaska za 55 bat, czy jakieś 6,50 i jeden ziemniak za 40 bat. O, i można sobie wziąć tak, i można sobie wziąć tak. I tak tutaj to robią. O, to bardzo mnie zaskoczyło. Więc sobie zjadłem. No i zobaczcie teraz fajny pokaz breakdance'u w wykonaniu tajskich chłopaków. Uliczna ekipa. Wymiatają, moim zdaniem, wymiatają. Ciegryzał. Shake the top of the
grip. Whoa! Okay, hands are down. Rock on. Now what? Tak jest, Alex leci dobrze. Aleksik, pieniążki damy, tak? Aleks, zostaw te pieniążki dla chłopaków, tak? Sawadi, sawadi. Jak co piątek jesteśmy na markecie, niedaleko domu, bo jest muzyka na żywo, dużo znajomych, no i całkiem fajne kolory i przyjemna atmosfera. A teraz idziemy, o, do Byka, japoński barbecue. Zobaczcie, Linda siedzi z siatami. This is your place. Okay, sawadi kap. Fried rice, okej. Kurczę, Linda mnie pierwszy raz spytała, czy ja chcę piweczko. Ale nie, jadę skuterem, nie ma piweczka, wezmę na wynos. I taki spokojny piąteczek. Piąteczek, piątunio, do zobaczenia. This is Thailand.